Jest. Zobaczcie, jaki piękny. Jest. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak bruk. Taki ładny pstrąg, około 30 cm. No jest zachód słońca, ale też pada deszcz. Ogólnie jest pięknie. Witajcie, moi drodzy, na kanale W Góry na Ryby. Jestem na rzece Sole, na jej górnych odcinkach. Tak to określenie będę mówił dokładnie. No i co? Jest taka wczesna jesień. No i wyruszamy na lipienie. A jak lipienie, to drobne nimfy. Sprzęt bardzo drobny, wędka ta co zawsze klasa piąta. Sznur podobnie klasa czwarta, z tego co pamiętam. Przypon 0,14 i to jest fluorocarbon. No i właściwie tyle. No i co, zaczniemy tutaj. Jest taka fajna płań, zaraz za filarem mostu. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest niesamowicie krystalicznie czysta. Ani jednego glona. Zobaczcie sami. Kamyczki po prostu perfekt. No, moi drodzy, woda jest po prostu kosmicznie czysta. To jest, czuję się, jakbym łowił w Słowenii na tych takich błękitnych rzekach. Nie wiem, czy kojarzycie. Co wam mogę powiedzieć w międzyczasie o lipieniu? No jest to zdecydowanie ryba wody płynącej. Lubi właśnie takie rynny. Lubi sobie stać w prądzie cały czas, przyklejona do dna. Jest to ryba dość odważna pod tym względem, że da się bardzo blisko takiego lipienia podejść i on zwykle niewiele sobie z tego robi, co jest na plus, jeśli chodzi o łowienie na nimfę. Ryba też stadna. Bardzo często jest tak, że tam, gdzie znajdziecie jednego lipienia, znajdziecie ich kilka. Jest. Co mamy? Chyba pstrążek mały. I tu ciekawostka, wiecie, że mieliśmy stan powodziowy tutaj na Podbeskidziu, co prawda nie aż w takim stopniu jak na Śląsku, ale zobaczcie, widzicie takie jasne plamy tutaj? Ta ryba się wciąż wybarwia, ona jak pływa sobie w takiej wodzie w koloru kawa z mlekiem, to jemu barwy jaśnieją. I dopiero jak woda zaczyna się robić ciemniejsza, o widzicie, ma takie białe plamy. Jak woda się robi ciemniejsza, to ta rybka też ciemnieje, puszczamy go. Taki całkiem wdzięczny basenik, to jego jeszcze obłowie. Jest. A, spadł. Może troszkę za mocno go pociągnąłem, ale nie chciałem, żeby mi poszedł z prądem w dół. Gdybym mu dał więcej luzu, to bym go wyholował. Jest kolejny. Znowu spadł. Przenoszę się wyżej, więc idę do auta, przejeżdżam wyżej i za chwilę ci widzimy. Dobrze się składa, bo zaczęło trochę kropić, więc ja sobie wrzucę też kurtkę. Także zaraz łowimy dalej. Jesteśmy znowu w nowym miejscu. Zobaczcie, bardzo ciekawe miejsce, bo tutaj taka rodzima skała. No i rzeka sobie w niej zrobiła takie baseny. I my te baseny będziemy obławiać, a zaczniemy tutaj od dołu. Jest. Z
Znowu pstrąg. Zobaczcie, jaki piękny. Czerwone kropki, już go wypuszczam. No ale chcemy lipieni zdecydowanie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak bruk. To są pokłady skał. No i one normalnie powinny być w poziomie, natomiast fakt, że są właśnie, no bo tak jak warstwy, nie? Jedna na drugiej się odkładały. Natomiast jeśli są przechylone, znaczy, że były ruchy górotwórcze, które je wykrzywiły, nie? Czyli jakby pochyliło się to. Powinno być tak, a... Jest? Niestety znowu pstrąg. Jeszcze chyba się zaczepił za bok. Spróbuję mu dać luz. Nie, niestety. Daj go tu. Piękny pstrąg. Zobaczcie. Czarne kropy. Poszedł do wody. No na razie niestety lipienia brak na wędce. No moi drodzy, miałem szybką kontrolę, wszystko w porządku, oczywiście wszystko na legalu, więc wracam do łowienia. Tu widzicie te baseny. Obłowię jeszcze tu chwilę i pan mówił, żebym jeszcze se spróbował podejść kawałek wyżej, więc ruszam. No tu mamy ładniejszą rybę. Jest to znowu pstrąg. Nie, jest to... Czy to jest lipień? Nie, pstrąg. Taki ładny pstrąg, około 30 cm. Piękna ryba. Wraca do wody. Patrzcie, jaki tam ładny zachód słońca, no widoki przepiękne. Jest bardzo ciekawa aura, bo jest zachód, ale też pada deszcz. W sensie słońce, no jest zachód słońca, ale też pada deszcz. Ogólnie jest pięknie. Spójrzmy na kamerze. W sumie nie ma dużej różnicy, spoko. Taki pstrążek, no już go wpuszczam. Nie ma co go męczyć zdjęciami. Są to piękne tutaj rejony. Powiem wam szczerze, że jestem tu pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Mam nadzieję, że też nie ostatni w tym roku. Naprawdę, szczególnie po tej powodzi, jak ta woda jest taka krystalicznie czysta, wszystkie kamienie są aż chropowate po prostu. Czuję się jak nie w Polsce, no. Więc... Dzisiaj jestem po prostu zakochany tym wypadem.